Cześć tu! Olu? I tatuś! Pomyliło mu się, bo zazwyczaj ja siedzę tu, a on siedzi tu. Prawda, Oluniu, Pończuniu? Chciałem odwrotnie. Dzisiaj chciał odwrotnie, więc będzie. Dzisiaj, kochani, coś superanckiego, odlotowskiego, superosko, odlotowsko, bo dziś otworzymy dwa zestawy, z których można zbudować tor przeszkód. T-Racers! I ma powoli budujemy tak. Turbo City. Subskrybujcie Magic Box. Magic Box Polska, wpadajcie tak. Do nich. Linki do animacji, czyli takich krótkich filmików o T-Racerach będą pod filmikiem. Oczywiście, zostawcie pod filmem mega masę, dużo łapek. W górę. Subskrypcje, kto jeszcze nas nie subskrybuje, prawda? Bo to jest ważne. I oczywiście dzwoneczek, żeby była informacja, że jest nowy filmik, prawda, Luniu? I co? Jeden zestaw to jest, proszę was, Turbo Crane Challenge. Ja bym chciał ten... zakryć tutaj. I tutaj o to chodzi w tym zestawie, z tego co widać z rysunku, że trzeba uniknąć takiej wiszącej beczki, która się obija z lewej do prawej i trzeba przejechać, żeby nie zostać trafionym, a tu w tym mamy taką wyrzutnię, trzeba przeskoczyć przez kaktusy, żeby nie wpaść w nie i się nie popłuć. Tak, Oluniu, Pończuniu? Ja chcę zakryć tego. Zaczniemy od tego, ja ci tu odpakuję tutaj naklejeczkę, bo jak zwykle my wszystko robimy na tak zwanym spontanie i live. Znaczy live to nie jest, ale my nagrywamy jakby na żywo, nic nie przerabiamy, nic nie staramy się zatrzymywać, chociaż może potem przestawimy kamerkę i zbudujemy taki długi tor w drugą stronę. Tak, Oluniu, Pończuniu? Tak. Proszę, wyciągaj ty, ja nie będę ci zabierał wyciągania. Pozdrawiam mojego jednego widza. A, jakie... to są takich fajnych saszeta, zobaczcie. Raz, dwa i trzy. I tutaj jest dźwig, którego ja będę montował, a ty, Oluniu, odpakowuj. Te... Zobacz, co tam jest, bo tu jest pojazd. Beczki. Czyli będziemy mieli inny pojazd, takiego, którego nie mamy. Z ogniem. Beczki z ogniem, które wybuchną. A co tu jest napisane? Co tu jest napisane? Nitro. Czyli co? Nitrogliceryna, taki bardzo wybuchająca substancja. Ty tam rób, a ja tu będę wyciągał, bo jak tutaj jest pozabezpieczane, to wszystko tak ekstra. Mogę wziąć łyżeczkę. Pojazd. On też jest pomieszany. Też jest pomieszany, ale to zobaczcie, to jest zupełnie inny pojazd niż z tych, które wylosowaliśmy kiedyś, pamiętacie? Z tych kół. Zobaczcie, czaderski. I to jest taksóweczka. I tu... Kompletnie inna. Gdzie to trzeba przyczepić, Oluniu, Pończuniu? Czy ty wiesz? Zobacz, tu masz jakieś karteczki, może coś podpowie. O! I kolejny. Też ludzi, którego nie mieliśmy. Wygląda jak złodziejaszek. Może to jest złodziejaszek? Złodziejaszek jeździ taksówką? Niemożliwe. Ja cię, ale gacie, tu nic nie ma. To jest chyba też pomieszane. No raczej nie inaczej. Sprawdź pod dołem, bo tutaj rzeczy muszą się postawić. Chociaż nie, to wszystko jest, być może jest pomieszane, bo to dziewiętnasteczka może, ale nie wiem, to można sprawdzić na t-race.pl i tam macie, bo każdy z pojazdów ma swoją moc i wszystkie moce tam można przeczytać, jakie są. Gdzie to wczepić? Nie wiem. Pomyśl, zobacz, może na pudełku jest pokazane, gdzie to wczepić. Ja tu rozpakowuję. Ok, już mamy część. Tu już danger. No. O, tutaj widzisz? Na dźwigu. A, na dźwigu, widzisz? Bo to jest dźwig z turbo doładowaniem, żeby mógł mocniej machać tą beczką z nitroglicerynem. To na razie przestawimy. To odsuniemy, żeby nam nie przeszkadzało. Nie ma żadnej instrukcji? A jak się okaże, że nie wiem tego... O nie, urwałeś mu głowę. No chłopie, malinowy. Poczekajcie, operacja. O. Tu jest ruchoma część. Operacja się udała. Operacja się udała? Ale w czym? Do czego? Kochanie. O nie.
O nie. Znowu mu odpadła głowa. Ale co ci odpadła głowa? Nie, mu znowu. Mumu? Bo wpadł w ten... W czym? No wpadł w te beczki. W te beczki wpadł? Aha. Tutaj musimy złożyć, ale... A, bo to jest tu. Pacjent leży w łóżku pacjenta. Pacjent leży w łóżku pacjenta? No zobacz. Oho, super. Dobra, ja już tu montuję. Już rozgryzłem, o co chodzi. Dobra, stanę. Dobra. Czepiam mu głowę. Czepiasz mu głowę? Dobra. Tu już mamy złożone. Oj! Aż się zlękłem! Oj, synku. Jak ja się zlękłem. To wyskoczyło. Nie wiem, czy dobrze to składam. Tutaj. Może tą wyskakuje. A, ja wiem. Jak to zawadzisz, tu macie takie, to on się rozlatuje. I wtedy go rozwala. Ale trzad. Ale co się rozlatuje? Jak przejedziesz w nim i uderzysz w to, to on się wtedy rozlatuje. Tak mi się wydaje. Wiesz, Oluniu? Dlatego tak się ciężko to składa. Beczki. Beczki, piąteczki. Dobra. Poczekaj. Czekaj, a teraz tu na górę. Tatuś, kupimy 100 takich zestawów. Będziemy mieli 300 beczek. 300 beczek? No, bo ja są 3. Kupimy 100 takich zestawów i będziemy mieli 300 takich beczek. Ale żeś wymyślił teraz, drogi kolego, ponczoszu mój kochany. No to prawda, to po 3. Poczekajcie, zaraz to zrobimy. Jest, udało się w końcu. Mamy beczuleczkę, która będzie latać. I już tu rozgryzłem. Tu jak przejedzie pojazd, taksi, musisz trafić. Ja będę machał, żeby to ci latało. Ok, a ty będziesz musiał przejechać i trafić w ten czerwony napis. Wtedy, zobaczycie, to wyskoczy do góry. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, Oluniu Ponczuniu. Co ty na to? Dobrze. Uwaga, poczekamy cię. Ja tutaj to odsłonię. I napis Danger Nitro. Tu jest ostrzegające, że będziesz tutaj jechał. To Lusiu Ponczuszu, to idź z tamtej strony. Będziesz tu puszczał. Dobra? Puścisz tą stronę, a ja będę machał, żeby ci się nie udało. Zobaczymy. Poczekaj, bo to tak było w zestawie. W zestawie, ale można ustawić tak, jak się chce, wiesz, kochanie? Aha. Dobra. To ja bym chciał na przykład tak, żebym nie mógł się cofać. Tak, żebyś nie mógł się cofać. Okej, osko, super, osko. Zobaczymy, uwaga. Ale musisz weź rękę, bo sobie uderzysz w rękę. Chodziło mi o to, żebyś poszedł z drugiej strony stołu, wtedy będzie ci wygodniej. Na chwilkę, nie chcesz? Dobra, okej. Okay. To uwaga. A ja mam tak ręką, czy nie? Nie, ty masz tak, tak puścić. No, tak puścić, żeby tu wjechać, to musisz celować. Ja tu, poczekajcie, no, uwaga. To nie takie proste. Uwaga. Wow! Jeszcze raz, zablokowałeś się, dobrze, ale było świetnie. Czekaj, uwaga. Zobacz. Nie trafił! Jeszcze raz! Oluniu Ponczuniu, gotowy! Ej! Była katastrofa! Jeszcze raz, dawaj! Myślicie, że to takie proste? Nie, on rzucił melek! Zobaczcie! Może puszczę wam to chwilę w wolnym tempie, żebyście zobaczyli, jak to wyskakiwało. Tak. Widzicie? Zobaczcie. No to kolejny raz. Zobaczcie. Tutaj. Wyskakuje jak przejedzie. Dobra, zobaczymy, czy jesteś taki dobry. Jeszcze raz chcę spróbować. Dobra, uwaga. Uwaga, ja ci robię przeszkodę. Nie trafiłeś. I beczka wybuchnie w ciebie. Dobra, dawaj. Ale dziadzior. Super, Osko. Jeszcze jeden raz wytracić i obcieramy kolejny. Dobra, dawaj, bo szkoda czasu, ja tu... A widzisz, nie udało się, za wolno jechałeś. Wow! Jesteś, debeściak, chyba najlepszy Turbo City.
Ok, Josko, bierzemy następny zestawik. Zostawcie łapki w górę, właśnie. Subskrypcję i dzwoneczek. I dzwoneczek, bo wszyscy chcemy tego dzwoneczka. Ok, super, Josko, odlotowko. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, ten czadzioro. Otwieramy drugi zestawik. Drugi widzowie. Drugi widzowie. I zobaczymy, potem spróbujemy pokonać, czy pokona Oluś dwie przeszkody. Tam jest twój wróg. Proszę, tym razem masz cztery saszetki. Ja tu znowu coś buduję. I montuję. Nie, to jest już auto mojego wroga. Auto twojego wroga? To jest już pomysł. Wróg twojego wroga jest moim wrogiem, synu. Zobacz. Co? Kochanie? To jest już auto mojego wroga. Okej, to super, osko. Ale weź no, otwieraj, kochanie. Otwieraj. A już otworzyłeś jedno i co tam było? O. To był ten pojazdem? Nie. Nie. A co tu na razie otworzyłeś? Były cztery. Co z jednego wyciągnąłeś? A, to wyciągnąłeś, tak? To i to. A, to i to, czyli ten pojazd. O. Pajoski. Czyli więcej możliwości. Pamiętajcie, 500 możliwości do złożenia w tych T-Racerach, żeby były 500 różnych aut. Ja już tutaj otworzyłem. Przesuniemy to tu. To będzie wyskocznia. Powiem, jak się to jest wyrzutnia. Zaraz będziemy Mateusz, robić. Chcę coś powiedzieć. No. Powiem, jak się nazywam. Czemu, tak musimy pod tym miejsce filmikiem będzie ci 1000 łapek w górę. Ha, 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 ha. 1000 łapek w górę? Ule, ja cię ale gacie. Aluniu, Pączyniu, bo tym musimy tutaj już powoli. Powoli to się prowadzić. To był mój wróg. To był twój wróg? A, to jest tak. Tęk, 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 tęk. Składamy. Jeszcze coś. No wyciągaj, Oluś, nie wyciągasz. Bo jeszcze tu coś było chyba, jakieś kaktusy. No właśnie. Zobaczymy, czy Olek wpadnie w kaktusy. Jaki Olek? Pipopolek. Ja powiem, jak się nazywam. Jak się nazywasz? Jak będzie 1001 łapek w górę. Jak będzie 1001 łapek w górę, ja tu muszę zrobić to. O jedną więcej. A tu będą jeszcze, postawimy, żeby było ciężej nitroglicerynkę. A wiesz, że jak to wpadniesz, to może te kaktusy mogą wypaść, wiesz? Wiem. Okej, Josko, dobra. Zobaczymy. Ile? Tyle, myślisz? Zrobimy tak, no. A, bo to jest razem, no dobra. Myślałem, że możemy ustalać sobie, jaką odległość musisz przeskoczyć. A, to jest tak, okej. Przesuwamy. A, bo to zrobimy w tą stronę, bo tu będziesz naciskał. Teraz nie tak, nie tak, nie tak, kochanie. Tu nie tak łatwo, mój drogi przyjacielu, młody padawan. Tutaj ustawiamy. Co ty myślisz? Co ty myślałeś sobie? Tutaj musi być więcej przeszkody. Okej, okay. Zobaczymy, czy mu się co uda przeskoczyć przeszkodę. Uwaga, połączyliśmy dwa zestawy, trochę nitro. Nie, no tutaj jak wpadniesz, to nie, no to po tobie. Amba Fatima było i nie ma. A gdzie? No jak myślisz? Tutaj. Tylko z całej siły wyceluj tutaj. Nie, tu nic nie wciskasz. Tu normalnie dojeżdżamy. Zobaczymy na razie z takiej odległości, bo on musi się rozpędzić. Uwaga! Pierwsza próba, Olusia. Wow! Matko Boska, Cistochowska, walnął w cybę! Zniszczył nam nie rolety, tylko zaluzję. Przeleciałeś? Dobrze, zobaczymy, czy jesteś taki dobry. To zrobimy teraz troszkę dalej. Uwaga. Uwaga, ja tu będę go łapał, żeby znowu nie przeskoczył. Wyceluj dobrze, bo widzę, że już z celem to już nie tak wesoło z tobą. Uwaga. 3, 2. I pochwaliłem i co? Nie ma. Pierwszym razem tak wyszło. Szoderzku, uwaga. Co ty się boisz uderzyć? Uderz. Tak, ręką. Nie tak, tylko tak. Tak. O. Uwaga, poczekajcie, żeby było widać. Oddaliliśmy, on się teraz boi. Ja też się boję. Uwaga, 3, 2, 1, go! O matko, jak to skacze! Jakie czary! Ależ gitary, nie no, czadzio. Aż mu koło spadło. Zobaczcie, tak wyleciał, że aż mu koło spadło. A gdzie? Wiecie co? Gdzie moje koło? Musimy to zrobić jeszcze inaczej. Przestawimy na chwilkę kamerkę. Gdzie moje koło, tata? Gdzie twoje koło? Gdzie moje koło? Ale to na koniec. Przestawimy na całą długość stołu. Zobaczymy, jak daleko poleci i czy wpadnie w kartony. Okej, Josko. Super, Josko. Czaderskie to jest, co? Mhm. To idź poszukać koła.
Poczekaj, a ja wezmę telefonik. Jesteśmy tu ciągle z wami. Ciągle tu nagrywamy. Zobaczymy, ja tu postawię, żeby było widać. Okej, Osko, super, Osko. Widzicie, tam są kartony. Tu będzie przeszkoda. Tu Olek, Pipo Polek wystrzeli. To może drugiego wystrzelisz po prostu. Nie. Jak nie? Jak nie? Dawaj tego. Nie wystrzelaj. Masz koło? Nie. Dobra, chcesz tym? Dobra, dawaj, kochanie. Bo teraz masz paść kartony. Okej, Osko? Jesteś gotowy? To zmieniamy. Wraca T-Racer z tego zestawu. Zobacz, jest tak. On ma teraz przelecieć tu. Zobaczymy, czy wpadnie w kartony. Ja idę go łapać. Oluś, tylko pamiętaj. Otwartą dłonią, mocno. Tak jak wtedy, poczekaj. Ja idę tam. Uwaga. Uwaga, ja będę łapał, no. Poczekaj, poczekaj, bo jest źle nastawiony. Uwaga. Dobra, poczekaj. Czekaj. Czekaj. Oczywiście zostawiajcie masę łapek w górę, bo to, co się dzisiaj tu dzieje, to jest po prostu niewiarygodne. 10 łapek w górę. Uwaga, 3, 2, 1. O, wpadł kaktusy tym razem. Olek, nie wyszło ci. Jeszcze raz. Nie, wpadł kartony. Dawaj, jeszcze raz. Jaki Olek? Dobrze. T-Racer. Tylko jedna podpowiedź. Ja się uwaga, nie ale nie zasłaniaj tu rączką. Popatrz, tu jest kamerka. Tu ustawimy, żebyście widzieli. Tutaj jest tak, może troszkę pod kątem, żeby było lepiej. On się szykuje, ja już się boję. Ja się boję. Uwaga, poczekaj, ja będę łapał. Uwaga, 3, 2, 1. Znowu się boisz, Olek! Naciśnij mocno! Znowu się powstrzymałeś, kochanie. Dawaj. Zostaw. Dobrze. Musi być wycelowany. Ale masz uderzyć w niebusie, bo ty się boisz, że znowu za daleko poleci, co? Tak jak wtedy. Teraz już sobie nie wybijemy. Dawaj. Ja tu łapię. Dawaj, dawaj. Jest, pas kartony. Come on. Chodź tu, Olek, szybko. A teraz tak spróbuję, żebym spadł. Teraz nie. Chodź tu. Jeszcze raz. Na koniec. Na do widzenia. Ale już się z wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko. Ostatni wystrzał będzie... A może tata spróbuje ostatni daleki. A ty będziesz łapał? Dobra? Ja zobaczę, bo jeszcze nie próbowałem. To stań tu. Ale poczekaj. Pożegnajmy się. Trzymajcie się. Zostawiajcie masę łapek. W górę. Subskrypcję. Dzwoneczek. Wpadajcie do Magic Box Polska. Subskrybujcie tam ich kanał. Oglądajcie ich filmiki. Linki będą do ich filmików pod programem. Pod programem. Pod filmikiem. I teraz tata. Uwaga. Olek, czy jesteś gotów? O, Olek ma dzisiaj dobrą kortkę, ale to już się nie dziwię. Uwaga! Olek, łap! Stań na środku. Uwaga! 3, 2, 1. Łap! Olek dostał fas. Wow! I tym sposobem trzymajcie się. Pa, pa! Pomachaj, Olek! Pa! Pa!